Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. W tym tygodniu troszkę krótszy odcinek i przepraszam Was bardzo, ale po prostu mam urwanie głowy. Stwierdziłem, że odpowiem na jeden komentarz dotyczący Baldur's Gate 3. Alberto720 pyta, do czego służy zgnita i zepsuta żywność w Baldur's Gate 3? Otóż w sumie nie wiem i sprawdzę to właśnie teraz. Dobra, mamy tutaj taką panią. Op. Co się stanie, jak rzucimy w nią zgniłym jajem? Trzy, dwa, jeden.